Dzień dobry, Ania Lechowska, Fundacja Przemocni. Tematem tego filmu jest Bottomless Celebrity Scars. Bezdenna celebracja blizny. Każdy, kto jest DDA, kto przeszedł przemoc, kto spotkał się z przemocą w jakimkolwiek wymiarze, gdziekolwiek, musiał się w pewnym momencie spolaryzować na osi kot-ofiara po to, żeby wyznaczyć swoje granice i ustalić, na co pozwala wobec siebie, a na co nie pozwala. Jak jest wina, to musi być kara, musi być kat i musi być ofiara. I jeśli postrzegasz sprawy bardzo polaryzacyjnie, to owszem, możesz się ustrzec przed tym, żeby ktoś ci zrobił krzywdę, ale jeśli za długo w tym trwasz, to znaczy pozostajesz na tym, że to jest kat, ty jesteś ofiara i jedno z was musi ponieść karę, czyli albo kat ją poniesie i ty poczujesz wreszcie satysfakcję i poczujesz się wolny od tej relacji, albo ty ją poniesiesz i będziesz w jeszcze większym stopniu ofiarą i będziesz mógł mieć do tego kata jeszcze większe pretensje. Historia z Jezusem jest tak polarna, że bardziej się nie da. Człowiek ideał, tylko dobry, tylko szlachetny, tylko wrażliwy, tylko chcący dobrze, sponiewierany przez ludzi chcących tylko źle. Trafiłam kiedyś na jednej z grup DDA na taki wierszyk o tym, że DDA są aniołami. Jesteśmy tak wrażliwi, że boli nas nawet spojrzenie. Jesteśmy tak delikatni, tak po prostu krusi, że non-stop jesteśmy w rozsypce. A świat wokół nas jest zły i wrogi, jak ci faryzeusze. W naszej podświadomości jest przekonanie, że im bardziej jesteśmy w polaryzacji, im bardziej jesteśmy skrzywdzeni niesprawiedliwie przez niezrozumiały, wrogi świat, tym lepiej. I DDA to już w ogóle to kochają. To doprowadza do samospełniającego się proroctwa. Skoro wiem, że ja jestem idealnie dobry, wrażliwy i chcę zawsze dobrze, to ta druga strona musi być tą opresyjną. Więc skoro ona jest tą opresyjną, to ja zaczynam stosować mechanizmy obronne. Manipulacje, wyparcie, racjonalizacje. Jestem nieasertywny, bo przecież dobry człowiek jest nieasertywny, prawda? Nie odmówi drugiemu, żeby mu nie sprawić przykrości. Nie powie mu, czego oczekuje. A jak ta druga strona nie przeczyta ci w myślach, to jest opresyjnym faryzeuszem. Ta druga strona nie czyta ci w myślach, więc nie wie, czego od niej oczekujesz, więc postępuje w przekonaniu, że jesteś zadowolony z tego, co macie. Twoja nienawiść do niej narasta, ale nie nazwiesz jej nienawiścią, nie, ponieważ jako super ofiara jesteś osobą super bierno-agresywną, więc nie możesz jej nazwać źle. Nie możesz powiedzieć, że czujesz do niej coś złego. Nie, ty nie czujesz nienawiści. Ty czujesz lęk. Ty się boisz tej osoby. Ty czujesz żal, że samotnie się rodzimy i samotnie umieramy. Ty chcesz dobrze, ale komunikacja cię zawodzi. Komunikacja to jest twoje narzędzie. Więc ty możesz zawodzić w komunikacji, a nie komunikacja zawodzi ciebie. Jeśli komunikacja zawodzi ciebie, to jesteś już super ofiarą. Zrobiłeś z siebie totalnie biednego misia. Ponieważ nawet bezduszne narzędzie, metanarzędzie, jest częścią opresyjnego świata, który czyni twoje życie chaotycznym i złym. Zawodzi cię komunikacja. Się zastanów, do czego ty używasz tej komunikacji, czy na pewno jej używasz, jeśli ona cię zawodzi. Sposób takiego samooszukiwania siebie i świata dookoła, żeby z siebie zrobić ofiarę i jeszcze się wyprzeć robienia z drugiej strony kata. To komunikacja zawodzi. Nie, nie da się dogadać z tym człowiekiem. Nie, ja nie umiem się wyjaić, bo... Tylko komunikacja zawodzi. Nic nie możemy. Jesteśmy małymi łupinkami orzeszków, jako łódeczki na wzburzonym oceanie świata. A komunikacja zawodzi i się topimy. Jestem bezradny. Zróbcie coś ze mną. Fajnie się myśli o sobie jako ofierze, ale kiedy dochodzisz do pewnego poziomu rozwoju, to już wiesz, że to jest nie w porządku. I wtedy przechodzisz na level następny. Robienia z siebie super ofiary. Hello there, my name is Margaret, a charity organization which having a cooperation with. Fundacja Przemocni tym się różni od większości innych fundacji,
że wspiera osoby wysoko funkcjonujące w czasowym kryzysie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej sensowna inwestycja społeczna, jaka może być. Jeśli pomagasz osobie, osobom, które zazwyczaj funkcjonują w naszym społeczeństwie dobrze lub bardzo dobrze, są dobrymi osobami, nieroszczeniowymi, osobami, które jeszcze w dodatku pomagają innym lub dobrze wychowują dzieci, to jest to inwestycja, która opłaca się naszemu społeczeństwu najbardziej. Dlatego, że pomagamy tylko przez chwilę i ktoś stoi na własnych nogach. Czyni nasze społeczeństwo lepiej funkcjonującym. People who are coming to Fundacja Przemocnie are learning how to get out from victim's mode and stop being a victim, emotional, mental victim, which is completely different thing than being a victim in the real life in a certain situation when somebody is attacking you and you're really a victim. So it's like a network of help. We are helping each other and we are supporting each other. That's why the organization, in my opinion, is unique. And also the approach is unique because it's specialized in help for people in autistic spectrum, high functioning autism, and with Asperger's syndrome, which is me, hello. And also Anya, she's got Asperger's syndrome, and she gained unusual, enormous amount of knowledge. How does it work for her in her own life? I can have great contact with people on completely different level than I even imagined. I used to be scared of people. Not anymore. Przechodzisz na level następny. Robienia z siebie super ofiary. Super ofiara to jest taka ofiara, co nawet nie ma kata, tylko nikt nie jest winny. Po prostu życie takie jest. Po prostu relacje międzyludzkie są trudne, nieudane. Ale nie ma winy we mnie, ponieważ ja jestem ofiarą. Bo to jest postawa bardzo wygodna. Kiedy jesteś ofiarą, to inni się tobą opiekują. Kiedy jesteś ofiarą, to inni ci współczują. Co więcej, znajdziesz wiele osób, którym bardzo na rękę jest to, że jesteś ofiarą. Bo one same nie chcą przyznać się do tego, że zrobiły komuś krzywdę. Swoim byciem ofiarą. Że polaryzują świat na czarne i białe i są po prostu niedojrzałe. Są ludzie, którzy kochają celebrację blizn. Nie powiedzą ci, ogarnij się, tylko powiedzą ci, masz traumy, masz tyle traum. To jest największa pułapka. Zawsze myślisz, że tego nie masz. Ciebie to nie dotyczy. Nie. Wszyscy mają ten problem, wszyscy mają skrypty DDA, ty jesteś jeden DDA bez skryptów. Wszyscy mają ten problem, wszyscy mają tendencję do robienia z siebie ofiary, wszyscy mają tendencję do polaryzacji, a ty nie. U ciebie twoja polaryzacja jest prawdziwa. Ty jeden jesteś inny niż wszyscy. I ja też taka byłam. Ilu ludzi straciłeś w ten sposób? Z iloma osobami nie rozmawiasz, które były ci bliskie? Bo zrobił ci taką wielką krzywdę, nie? I nie rozumiesz, czemu zaliczasz 10 wyprowadzek w swoim życiu, 15? Czemu zaliczasz rozpad związków z ludźmi, których kochałeś, przyjaźni, braterstwa? Czemu ci ludzie są tacy źli? Przecież jesteś taki delikatny, taki wrażliwy. Przecież ty tak zawsze chcesz dobrze. Dlatego, że tkwisz w polaryzacji. Myślisz, że świat jest czarno-biały i polega na relacjach ofiar i katów. Więc nie widzisz, w jaki sposób stajesz się katem w tym swoim byciu ofiarą. Wspierając ofiarę, czuję się wybawcą. Trzecia rola w tym trójkącie dramatycznym. Ofiara, kat, wybawca, oprawca. Wybawca, oprawca. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Miałam taką ciotkę. No i co? Ciocia musiała mieć konflikt. Ciocia musiała z siebie robić ofiarę regularnie i zawsze miała oponenta. A ja jako taki wybawca, oprawca, mi wystarczyło wysłuchać tej jednej strony. Co ona ci zrobiła? To ja już tej drugiej stronie nie uwierzę. Zabawa moim kosztem w ten sposób, moim i innych osób, trwała dopóki ja nie usłyszałam, że jestem i nie wejdę do mojego domu zajmowanego przez ciotkę, ponieważ jestem k***a, się rozwodzę. Byłam w takim szoku, że nawet jej nie odpowiedziałam. Zrozumiałam za to, że byłam manipulowana,
rozgrywano przeciwko bardzo wielu osobom, przede wszystkim przeciwko mojemu dziadkowi, strasznie dramatycznie, łącznie z zeznawaniem przeciwko niemu w sądzie w sprawie, której nie rozumiałam. Do dziś mam w sobie ogromny żal, że dałam się wtedy wkręcić. Nie żal do siebie, bo ja rozumiem, dlaczego dałam się wkręcić to. Ale żal, smutek. Wydarzyła się tragedia, człowiek już nie żyje i nie można tego... Nie można w żaden sposób zwrócić mu honoru, powiedzieć mu przepraszam, wystąpiłam przeciwko tobie najbardziej niesłusznie na świecie. Wzięłam udział w linczu na tobie. A ty byłeś na tyle mądry, że potem jak wziąłam udział w linczu na tobie, ty mi przepisałeś kawałek swojego majątku, żeby ten kawałek tego majątku trafił w moje ręce, a nie w ręce inicjatorów linczu na tobie. Mój dziadek zadbał o to, żeby każda z jego córek miała gdzie mieszkać. Moja mama dostała książeczkę mieszkaniową, dzięki czemu około 30 udało jej się wykupić mieszkanie na własność. Mój ojciec koniecznie chciał udowodnić swoją wartość poprzez zarobienie wielkich pieniędzy, w związku z czym próbował robić wielkie interesy. To się skończyło tym, że kiedy miałam 13 lat, a zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu, gdy miałam 6, gościu z mafii wołomińskiej zaczął przychodzić z pistoletem do domu, pytać się, gdzie jest ojciec. Ojciec był w kuchni. Rozmawiałam z tym gościem, ja, wielokrotnie. I miałam mówić, że nie wiem, gdzie jest ojciec. Moja mama, żeby ochronić mojego ojca, sprzedała to mieszkanie i spłaciła ten wydumany, gigantyczny dług, stając się de facto matką w bezdomnej rodzinie. Troszkę tych pieniędzy zostało. Wówczas ojciec mojej matki, czyli dziadek, zaproponował, żeby z tych resztek, że on dołoży, postawić maleńki domek na działce rodzinnej, której dziadek był właścicielem, żebyśmy mieli gdzie mieszkać. I wtedy włączyła się ciocia i powiedziała, że ona też chce dom. Ona wtedy mieszkała w starym domu rodzinnym. W starym, w którym był pożar i dom już nie był w najlepszym stanie, ale ona zawsze dostawała mieszkanie i opał. No i zaczęła nakręcać mojego starego na to, żeby zrobić projekt domu gigantyczny. Dziadek upierał się, że nie stać rodziny na to i że lepiej zbudować maleńką oficynkę, która będzie wykończona i dobudowywać do niej kolejne fragmenty. Także i tamta ciotka mogłaby tam zamieszkać wkrótce. Ale nie. Oni chcieli wielkie. Bo im się należy, bo mój ojciec nigdy w życiu niczego nie miał. Bo pochodzi z biednej rodziny, bo jego ojciec chlał. Ciotka, bo też, bo niczego nie ma, bo jej się należy. I tak przeforsowali ten projekt. To było w 97 roku, gdy ten dom zaczął stawać. Do dziś jest niewykończony. No i któregoś dnia ciotka wezwała policję, że dziadek gania z grabiami jej syna. Zadzwoniła do mnie z histerią, czy ja będę zeznawała, jak się dziadek zachowuje. Dziadek zachowywał się, wielokrotnie zachowywał się. Był ciężko autystyczny, łatwo go było sprowokować, nie rozumiał, jak odbierane są jego zachowania. Bronił swoich przekonań bardzo twardo i chaotycznie. I zrobić z niego wariata było bardzo łatwo. No i ja, o Boże, tak, utrudnia budowę, pogonił brata z widłami. Dobrze, będę zeznawała przeciwko niemu. I co się okazało w trakcie sprawy, że to miała być sprawa o znęcanie się psychiczne ze strony dziadka. Chyba dziwnie, znęcanie się psychiczne przez kogoś, z kim nie mieszkasz, no ale dobra. No i jakimś dziwnego powodu rodzina zaczęła doprowadzać do tego, żeby były mediacje. Mediacje w znęcaniu? A podczas mediacji okazało się, że chodzi o to, żeby dziadek przepisał dom na moją mamę i na ciotkę. Dziadek trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego, pracił na się bardzo długo, był sam przeciwko dwóm swoim córkom, zięciowi, czwórce swoich wnuczek. Pamiętam tą rozpacz w jego oczach. I co on zdecydował? Że ten dom, który zaczął być budowany z działką, rozpisze na czwórkę wnuczków. Ja miałam wtedy 20 lat. Najstarszy z nas miał 27. I powiedział dlaczego. Dlatego, że jeśli trafi to w wasze ręce, czyli poprzedniego pokolenia, to z tego nic nie zostanie. Nie miał złości. Nie, bo wy mi to zrobiliście. Nie, bo z tego nic nie zostanie. A dzieciaki może jeszcze zdążą coś zrozumieć. Każdy był przekonany, że dziadek jest świrem. Łatwo się robiło lincz na nim. Prawdę rozumiem dzisiaj, po wielu, wielu latach. Po wielu ciężkich doświadczeniach ze strony tych biednych misiów, tak bardzo przez niego krzywdzonych. Słuchanie jednej strony, która mówi, że ktoś jest katem, a ktoś jest ofiarą, która ma poczucie krzywdy, nie da ci żadnej miarodajnej, sensownej wiedzy. Dopiero jeśli ktoś potrafi ci opowiedzieć o tym, co komuś zrobił i dlaczego, i co on mu zrobił i dlaczego, i jaki dramat z tego wyszedł, to możesz ewentualnie polegać na tym, co on powiedział. Ale jeśli słyszysz, że jedna strona zrobiła drugiej coś kompletnie, bo dlatego, że taka jest, jest zła, jest egoistyczna, jest roszczeniowa, nie rozumie, liczy się tylko ze sobą, to wiedz, że jesteś wciągany przez
wahadło konfliktu. I jeśli staniesz po tej stronie lub przeciwnej, to zaczynasz brać udział w linczu i w wojnie. Jedyne, co można zrobić z czymś takim, to się cofnąć na tak duży dystans, żeby dostrzec obie strony spokojnie i wyraźnie i żeby dostrzec mechanikę tego, co się między nimi dzieje. Dlatego, że prawdopodobnie, jeśli dwie osoby mające dobre chęci i nie zakładaj, że ludzie nie mają dobrych chęci, bo to jest fałsz. Jeśli dwie osoby mające dobre chęci doprowadzają do czegoś złego, przykrego, bolesnego, to nie dlatego, że świat jest zły i ludzie są źli i znowu ktoś się okazał wilkiem w owczej skórze, tylko że z kogoś powyłaziły skrypty DDA, z kogoś powyłaziły mechanizmy obronne, bo jest niedojrzały. Niedojrzały, a nie święty. Niedojrzały, a nie niewinny. Nie wierz w to, że są ludzie absolutnie dobrzy i absolutnie źli. I że cierpienie jest wartością. Ponieważ myśląc, że jesteś wówczas jednym z apostołów, jesteś faryzeuszem. Jesteś osobą kamienującą. Nie możesz być z tego dumny. Dziękuję. Jeżeli w tym filmie spodobała ci się głębokość wywodu, a mimo wszystko masz ochotę na jeszcze większą głębię, jeszcze więcej treści i większe skomplikowanie, jeśli moja aparycja cię nie denerwuje, a wręcz przeciwnie, jeśli nie jesteś osobą, którą łatwo zgorszyć, to zapraszam na pełną, nieocenzurowaną wersję tego filmu, która jest na drugim kanale, który nazywa się Disintegration of the Systems of Illusion.